Wrześniowa beatyfikacja rodziny Ulmów była niewątpliwie bardzo ważnym wydarzeniem w życiu całego Kościoła. Wynosząc na ołtarze Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, Kościół potwierdził swoje nauczanie na temat świętości życia, konieczności poszanowania go od poczęcia do naturalnej śmierci oraz o wyjątkowości sakramentalnego związku mężczyzny i kobiety. Rodzina Ulmów jest nam dana nie tylko jako wzór do naśladowania i źródło inspiracji w budowaniu naszych najważniejszych wspólnot chrześcijańskich, jakimi są nasze rodziny, ale widzimy w nich także orędowników mających wstawiać się za nami, zwłaszcza za małżonków i rodziców, by mieli siłę do realizacji swego powołania w sposób zgodny z Bożym zamysłem. Te dwie kwestie, refleksja nad świętością rodziny Ulmów oraz prośba o ich wstawiennictwo przed Bogiem, łączą wszystkich, którzy w tych dniach podążają na duchowe spotkanie z nowymi błogosławionymi w kościołach naszej archidiecezji. Szczególna okazja na spotkanie z błogosławioną rodziną Ulmów będzie miała miejsce w ostatnim dniu peregrynacji ich relikwii w naszej archidiecezji. Dlatego już dziś kieruję zaproszenie do wszystkich rodzin, a zwłaszcza zaangażowanych w różnego rodzaju wspólnoty duszpasterskie. Zapraszam serdecznie wszystkich uczestniczących w duchowej formacji domowego kościoła, w ruchu rodzin nazaretańskich, na drodze neokatechumenalnej czy we wspólnocie Czas dla Rodzin, a także w innych rodzinnych ruchach i stowarzyszeniach katolickich, na mszę świętą kończącą peregrynację relikwii błogosławionej rodziny Ulmów w naszej archidiecezji. Będę jej przewodniczył 10 lutego w sobotę o godzinie 12:30 w sanktuarium świętego Jana Pawła II na Gdańskiej Zaspie. Eucharystia ta wpisze się w obchody trwającego w tych dniach Tygodnia Małżeństw. W pomieszczeniach domu parafialnego przewidziano w tym dniu różne warsztaty i wykłady o tematyce małżeńskiej. Fachowcy będą mówić o komunikacji małżeńskiej, o wspólnym planowaniu czy o rozumieniu współmałżonka. Więcej szczegółów można znaleźć na internetowej stronie Archidiecezji Gdańskiej. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. 10 lutego, godzina 12:30, sanktuarium świętego Jana Pawła II na Zaspie. Do zobaczenia.